inaczej gminę. Nie była radnymi, nie miała wpływu na planowany budżet. Byliśmy przekonani, że okaże się nam szacunek i możliwy mieć jakiś wpływ pałacu na budżet roku 2016. Jako radni OKS-u złożyliśmy łącznie 10 wniosków do budżetu. Jeden z tych wniosków został zaakceptowany. Natomiast pozostałe nawet nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego odpowiedzi na to. Przepraszam, jedna odpowiedź była dotycząca chodnika na Zajezierzu. Uważam, że powinniśmy otrzymywać takie odpowiedzi, czy jest, czy nie, bo jak mamy brać czynny udział, mówiąc nawet to na komisjach, bo dzisiaj już wiem, że trzeba znowu wniosek formalny złożyć, żeby to było ujęte, coś w budżecie. A to, co zgłaszałem ustnie, po prostu nie zostało ujęte w budżecie. I tak w budżecie roku 2015 zaplanowano kwotę 600 tysięcy na budżet obywatelski. W budżecie roku 2016 zaplanowano na ten cel 3 razy więcej. Nie wiem, czy to miała być kara za aktywność mieszkańców, czy jak to odebrać.